Siemaneczko wszystkim, z tej strony Trevor, witam was serdecznie. Boże, ile mnie nie było na kanale? Nie wiem, ale zaraz wam opowiem, czemu tak było. Bardzo długo nie było nic nagrywane. Jadę właśnie teraz odprowadzić moją dziewczynę, która jedzie przede mną do domu. Mówię, no nie no, chociaż na krótki kawałek, ale muszę się przejechać. Ostatnia moja wycieczka to była na koniec świata. Ci co śledzą Facebooka, no to widzieli, że byłem na końcu świata. Ale już śpieszę z tłumaczeniem, czemu w ogóle nie ma nic na kanale. Powiem wam szczerze, że ostatnio jakoś straciłem wenę na nagrywanie, pomimo tego, że odebrałem swoje pierwsze pieniądze za YouTube'a. No to było to tam ze 350 zł od początku nagrywania, więc jeżeli kogoś ciekawi, jak wyglądają zarobki na polskim YouTubie, no to wam mówię, przez 4 lata zarobiłem całe 350 zł. Tutaj widzicie radiobus, bo dzisiaj w moim mieście ma być prezydent Andrzej Duda na wiecu wyborczym, jeżeli tak to się nazywa fachowo. Tak więc dlatego tu stoją i pewnie będą tamowali ruch. Ale oprócz tego, że to nie jedyny powód, czemu nagrywałem, bo to brak motywacji, prawdę mówiąc, ostatnio pochłonęła mnie też trochę inna pasja, mianowicie wędkarstwo. O, obok mnie jest pan. Wędkarstwo, gdzie no naprawdę mi się to spodobało. Udało mi się złapać kilka fajnych rybek. Dla tych, co interesują się wędkarstwem oraz motocyklami, tutaj wstawię kilka zdjęć takich sztuk. No karp 15, jesiodr 25 i sum 22 kg. Tak więc no jakieś tam już wyniki są. I tak mnie to zarajcowało, że po prostu no wolny czas, jak się da i jest możliwość, no to spędzam sobie tam na rybach. Nawet byłem raz pod namiotem, akurat trafiłem na burzę, ulewę, wszystko co się da najgorsze. A oprócz tego też no zmieniłem sobie samochód, więc przy nim trochę musiałem tam pogrzebać. Dodatkowo też są tematy, które no są niezależne, jak praca. Brat też kupił mieszkanie, gdzie po prostu no, trzeba było mu pomagać przy remoncie, znaczy no, przy przygotowaniu do remontu, powynosić gruz i tak dalej, a to też jest dosyć czasochłonne. Trudno jest po prostu pogodzić wszystko naraz, pracę, dwie pasje, spotykanie ze znajomymi. Wiadomo, że jeżeli jest wyjazd z kumplami i można, no to jedzie się z kumplami, nie tam na jakieś ryby czy coś, bo o kumpli też trzeba dbać, a nie tylko samolubnie do tego podchodzić. W tym roku wyjątkowo też jest beznadziejna pogoda, jeżeli chodzi o jazdę motocyklem. Miałem już kilka wyjazdów i powiem wam szczerze, prawie zawsze przywitał nas deszcz albo pożegnał na wycieczkę. Tak więc tak to wygląda. Dodatkowo też dużo czasu spędza się w pracy. Tak naprawdę w sumie nie wiem czemu jest tak mało tego czasu, że naprawdę nie ma jak pojeździć. Jedyne teraz powiem wam, że w lipcu motocyklami wybieramy się do Gdańska ze znajomymi. Mam nadzieję, że ten wyjazd się uda i że pogoda wreszcie będzie jakaś w miarę przyzwoita. Nagrywa. Że będzie przyzwoita, bo kurde, jechać w deszczu, siedzieć tam w deszczu, no to mi się nie widzi. A dzisiaj jest fajnie, bo jest 21 stopni wieczorkiem i mam nadzieję, że wszystko ładnie się nagra, bo jeżdżę również w nowym kasku, może dopiero z nim zrobiłem jakieś 1000 km. Jest to Laser, czy tam Laser, jak to się fachowo wymawia, Rafale SR, to jest wersja z tymi skrzydełkami z tyłu. Za dobre pieniądze napaliłem się na niego. Kupiłem go chyba jakieś 3 miesiące temu i powiem wam, że bardzo dobrze mi się w nim jeździ. Jest relatywnie cichy i za te pieniądze dobrze zrobiony, zwłaszcza te lotki zarąbiście wyglądają. Od razu jak go zobaczyłem, mówię, nie, musi być mój. No i tak się w sumie wahałem, jakie chcę malowanie, czy tam z czerwonym, czy z zielonym. Jednak doszedłem do wniosku, że motocykl stylizowany w ciemnych odcieniach tak samo będzie z kaskiem. No i kupiłem. Jedyny minus to jest taki, że kask wszystko fajnie, ale czepiłbym się pinlocka, bo po zamontowaniu pinlocka delikatnie obcierał uszczelkę i pinlock trzeba delikatnie poprawić mocowania, bo tak to za mocno przykleja się do szyby i wewnętrzna część dotyka owiewki.
Również razem z dziewczyną zakupiliśmy sobie interkom, ale to chyba w lutym czy w marcu. No i jeżeli miałbym określić stopień zadowolenia z interkomów, to tak obstawiam gdzieś no 70%, bo do stówki spokojnie da się rozmawiać już na przykład w takich 80, no to jest bez problemu. Jest to z interkom Sena 10S, kurde, już zapomniałem. Ale jeżeli chodzi o wytrzymałość, zasięg, no i jakość rozmowy, to jest naprawdę wysoki poziom. Jednak nie wiem, czy ja mam coś źle zamontowane, bo około stówki już zaczyna bardzo szumieć. Ja wiem, że to jest naked i wiem, że to jest wiatr, którego się tego nie da przeskoczyć. Jednak myślałem, że za te pieniądze będzie coś o wiele lepszego, ale no nie żałuję. O kurde, nie powinniśmy tak pojechać, ale moja dziewczyna to jest szatan za kółkiem, biegi zmienia jak kierowca rajdowy i w ogóle ma dopiero rok prawo jazdy, a już mogłaby się zamienić z Robertą Kubicą, jeżeli chodzi o technikę jazdy. Oczywiście żartuję. W sumie u mnie to się za wiele nie zmieniło, motocykl jest cały czas ten sam, nic nie zostało przy nim zrobione, bo nie ma nic na razie do zrobienia. Jedynie tak jak mówiłem, trochę musiałem zainwestować w jeden samochód, w drugi. No i to też swoje kosztowało. I tak naprawdę też było troszkę mniej gotówki, jeżeli chodzi o wyjazdy motocyklowe. A, najważniejsze. Pod koniec sierpnia, to jest ten chyba ostatni tydzień sierpnia, jak dobrze pamiętam, razem z kumplami, z braciakiem po raz trzeci wybieram się w Bieszczady. Chryste Panie, mam nadzieję, że tym razem uda się pojechać, bo pierwszego roku mój stan zdrowia mi nie pozwolił, żeby tam w ogóle pojechać, no i musiałem odwołać wyjazd. Drugiego roku była tak beznadziejna pogoda, że razem z kumplem i z bratem stwierdziliśmy, że po prostu musimy zrezygnować, no bo co nam po tym, jak cały tydzień będzie lało, i faktycznie tak było. Teraz jest tak, nie dość, że jest niepewna pogoda, ale do tego czasu jest jeszcze jeszcze upłynie kupa czasu, zanim w ogóle tam pojedziemy, więc to wszystko się może wyklarować, ale ten nieszczęsny koronawirus, planowaliśmy sobie pojechać przez Czechy i Słowację, zrobić jednego dnia około 700 km i no i chciałbym wreszcie pojechać przez tą granicę. No i mam nadzieję, że sytuacja w kraju na to pozwoli, bo powiem szczerze, napaliłem się na ten wyjazd jak szczerbaty na suchary. Nawet zrobiłem sobie stelaż, znaczy wujek mi zrobił stelaż pod sakwy boczne, aby się to wszystko zmieściło na ten wyjazd. W tym roku też mam w planie, znaczy jak się oczywiście uda, chciałbym ze swoją dziewczyną pojechać motocyklem w Mikołajki, ale no kurde, raz już mieliśmy jechać, no to znowu ta beznadziejna pogoda, która pokrzyżowała nam plany. I tak w ogóle, no to jest dupa w tym roku. Dupa, dupa, dupa i jeszcze raz dupa z pogodą. Jest bardzo nieprzewidywalna, zmienna, jednym słowem kaszana. No na przykład dzisiaj mamy 29 stopni, wczoraj u mnie, czy przedwczoraj padało, że nie dało się jechać, a jeszcze któregoś dnia było chłodno. Tak więc co zrobisz? Jakoś jeździć trzeba. Ostatnio też parę razy sobie pojeździłem skuterkiem. Inne wrażenia z jazdy, ale też dwa kółka. Ale dzisiaj mówię nie, dzisiaj trzeba pojeździć. Pojeździć i pojeździć. Motocyklem po takiej przerwie naprawdę fajnie się jeździ, bo jak człowiek jeździ cały czas, no to przyzwyczaja się do tych pewnych rzeczy, że to już tak no spowszechnieje, nie sprawia tyle frajdy. Ale na przykład dzisiaj jak wsiadłem, kurde, jakie przyspieszenie, jakie prowadzenie. Jakbym normalnie odkrył to na nowo i wy tego nie wiedzicie, ale mam banana w kasku. I wprawdzie ta moja przejażdżka dzisiaj nie będzie długa, bo jadę do Ronda na A2 i wracam, ale zawsze to coś. Jeszcze nie wiem, muszę przerejestrować samochód. Wiecie, że naprawdę czekam na przerejestrowanie półtora miesiąca, bo tylko poprzez zapisy i to jeszcze tak odległe. Całe szczęście wydłużyli termin na przerejestrowanie. No i w lipcu też mam ubezpieczenie. Całe szczęście to jest nieduża kwota, 150 zł. Na roczek będę miał spokój i będzie można śmigać. Dzisiaj bardzo wielu motocyklistów jeździ, bo wcześniej też byłem na rowerach, więc mijałem paru. Tak więc w
w sumie to chyba z mojej strony to tyle. Wiem, że nie powiedziałem wam nic ciekawego, nic konkretnego, tylko same pierdoły. Ale mówię, nie, no dzisiaj trzeba już coś nagrać, bo po prostu mówię, wyjdę z sprawy z montowania. Trzymajcie się, na razie, jeżeli macie jakieś fajne plany motocyklowe na ten rok, albo już gdzieś byliście, dajcie znać w komentarzach. Jest mi też również bardzo miło, że co jakiś czas ktoś do mnie tam pisze na Facebooku z jakimiś pytaniami czy poradami. Mimo tego, że nie jestem jakimś znawcą tematu, a ile mogę, zawsze pomogę, a jak nie, to chociaż pomogę pomóc. Trzymajcie się, na razie.